Czas odpowiedzieć na pytania związane z podróżą do Nowego Jorku. Czyli Q&A. Cześć Wam! Hejka! W tym filmie odpowiemy na pytania, które zadawaliście nam na Instagramie i w karcie społeczność. Nie pojawiło się ich jakoś bardzo dużo. O kwestiach takich 100% finansowych, ile nas to wszystko wyniosło, uprzedziliśmy Was, że te informacje prawdopodobnie pojawią się w filmach, które dopiero się pojawią. Dużo razy powtórzyłam, bo Q&A jest malutkim przerywnikiem, żeby odpowiedzieć już i zaspokoić tą Waszą ciekawość. To zaczynamy od pierwszego pytania. Ulubione jedzonko. Nie mamy takiego jednego konkretnego, mamy kilka na pewno slice'y pizzy, tak bym to zaokrąglił. Ja jestem totalną fanką ciasteczek, nie pamiętam już nazwy tej firmy, ale pokazywałam Wam je milion razy na Instagramie. Próbowaliśmy czterech różnych smaków i każdy był przepyszny. Ale nie próbowaliśmy jednak w mikrofalówce, żałuję to. Ja też żałuję, że nie daliśmy na 10 sekund, ale to już trudno, no i mrożony jogurt, to takie chyba trzy topki. Mrożony jogurt. Co Was zaskoczyło najbardziej? Szczerze, to tak nie jedzeniowo, tylko bardziej kulturowo. To jaką manierę i bycie mają Nowojorczycy i to jaką uprzejmość mają wrodzoną Nowojorczycy. Gdzieś cię przypadkiem szturchną, czy nawet zastawią drogę jak staną i od razu cię przepraszają. To jest coś nie do pojęcia na samym początku. No, mnie zaskoczyło też to, że naprawdę tam jest tak dużo ludzi, że wszystko jest naprawdę takie duże, że jak się o tym słyszy, to naprawdę tak tam jest. To nie jest tak, że słyszycie, że Nowy Jork jest duży, że on żyje 24/7, że wszystko jest tam duże. To jest rzeczywistość, tam naprawdę człowiek to czuje, nie jest przekłamane, no. Jaki jest malutki. Ale jedna rzecz jeszcze tylko. Spodziewałem się, że będzie więcej ludzi bezdomnych, a wcale tak dużo ich nie było. Więc to też można powiedzieć, że nas zaskoczyło, tylko w innym kierunku. No. Bo jednak nastawialiśmy się na właśnie takie społeczeństwo. Uwaga, uwaga, szybkie dogranie. Co nas jeszcze zaskoczyło i mi się przypomniało? To, że dużo z nich myślało, że jesteśmy związani z Hiszpanią. Tak, że jesteśmy Hiszpanami. Hiszpanami, co więcej, nawet w Nowym Jorku zdarzyła nam się sytuacja, że ktoś pomyślał, że jesteśmy rodzeństwem. Także... Czy jesteśmy aż tak podobni? Co warto zobaczyć? Wszystko. Wszystko, totalnie wszystko. Ja powiem tak, już pomijając rzeczy, gdzie trzeba tam jakieś wyjściówki kupić, czyli no wiadomo, obowiązkowo Statua Wolności, Empire State Building, lepiej się przejść po Nowym Jorku i zobaczyć, jak on żyje. Bo to jest organizm cały taki żyjący. My nie mieliśmy City Passa ani żadnych takich zbiorczych wejściówek, czy żałujemy? Nie, bo dużo zobaczyliśmy. Mhm. Popłynęliśmy na Statuę Wolności, a nie tylko wokół niej. Warto wybrać się na Roosevelt Island, na Wyspę Gubernatorów, Muzeum Historii Naturalnej, koniecznie tak. Central Park, ale dobrze jest sobie pospacerować po tym Nowym Jorku i po prostu podziwiać każdą tą dzielnicę, wejść do Soho, przejść przez Chinatown, zobaczyć tą włoską dzielnicę. No naprawdę jest tego bardzo dużo. Przy Hudson River, tam wszelkie te takie promenady, bo to też zrobiło na nas ogromne, ogromne wrażenie, że oni mają tak pięknie zagospodarowane miejsce wzdłuż rzeki. Tak, nawet chyba to nie wspomnieliśmy na filmie, ale rozmawialiśmy. Chyba wspomnieliśmy o tym w ostatnim filmie. Na pewno rozmawialiśmy o tym dużo, że w Polsce też by się tak przydało. Teraz, dobra kawa w Nowym Jorku. My nastawiliśmy się na to, że chcemy też spróbować tradycyjnej kawy ze Starbucksa. My pijemy kawę czarną, więc tutaj nie będziecie mieć żadnych poleceń słodkich kaw. Nie znamy się na jakichś tam... Mlecznych, słodkich kawkach ze syropami. Nawet nie piliśmy pumpkin latte. No, bo okazało się, że jest cukrowa. Ale jeśli lubicie czarną kawkę, przelew, to Fin Coffee. Bardzo dobra kawa w dobrej cenie. Nasze odkrycie. Potem Gregory Coffee. Też jest ich sporo i to też była bardzo, bardzo dobra kawa. Również przelew. Starbucks jak Starbucks. Według nas lepszy niż polski, bo w Polsce tak średnio nam podchodzi. Jest dalej Starbucksowy, bo to czuć. One są zbliżone do siebie, ale wydaje mi się, że w Nowym Jorku, ogólnie pewnie w Stanach, ten Starbucks troszeczkę mi bardziej smakował. Nie wiem, czy to zależy od ziarna, czy co, nie wiem. Pewnie tak. Powiedzieć. Wydaje mi się, że w Nowym Jorku jednak mają ciekawsze te ziarna. Czy teraz też mam jeszcze nowe rozpłynkawy? Czy... Teraz masz z tej palarni z Brooklynu. No, to teraz też popijam brooklińską kawkę. Tylko to jest taka, którą przywieźliśmy sobie do domu.
Gdzie nocowaliście? Nocowaliśmy przy Canal Street. To było dokładnie 276 Canal Street. Nocleg znaleźliśmy na Airbnb. To niedaleko Broadwayu też jeszcze, nie? To był dokładnie róg Canal Street z Broadwayem. Tak. Miejsce nazywało się Soho Blue. Najpierw mieliśmy inny nocleg zarezerwowany z bookingiem, ale przed samym naszym wyjazdem bardzo mocno zaczęły spadać opinie, dlatego zmieniliśmy szybko. Mieliśmy malutki pokój, ale był przyjemny. Dobry dostęp do komunikacji, także wydaje mi się, że to była dobra zmiana. Jakie pamiątki przywieźliście i jakie są ich ceny? My ogólnie jacyś tacy bardzo, bardzo pamiątkowi nie jesteśmy, jednak z tak dalekiej podróży chcieliśmy sobie już coś przywieźć takiego poza pocztówką, magnesem, bo to zawsze przywozimy. Dlatego bluzy, kupiliśmy sobie czapki z napisem New York City i skarpetki, bo odkąd zobaczyliśmy w jakimś polskim mieście, nie wiem gdzie kupiliśmy pierwsze skarpetki. W Warszawie nam się najpierw spodobały. Chyba tak, ale pierwsze chyba kupiliśmy dopiero w Krakowie. Tak, czy nie gdzieś. Kupiliśmy w Warszawie najpierw. Dużo nam zajęło chyba. Ale teraz już do naszej kolekcji skarpetek z Krakowa, Rybnika, Wrocławskich chyba nadal nie mamy. Chyba nie. Warszawy, nie wiem skąd jeszcze mamy, teraz z Paryża mamy, dołączyły jeszcze skarpety nowojorskie. Jakie są ceny? Jeśli chcecie kupować pamiątki gdzieś bliżej Times Square, odradzamy Wam to, po pamiątki wybierajcie się na Chinatown, tam możecie się handlować, a rzeczy są dokładnie te same. Zapłacicie naprawdę o wiele, wiele mniej. Gdzie bluzy kosztowały 45 dolarów na początku. Tego nie było przyklejonej ceny, bo sobie pan rzucił z głowy ceną. My akurat poszliśmy zapytać ile i stwierdziliśmy, że no nie chcemy, wychodzimy. I stopniowo im bliżej wyjścia byliśmy, to on od razu schodził z ceny. I już na pożegnanie nam rzucił, że young man, ten dolar for you. Dajmy na to przy Times Square za bluzę zapłacicie 45 dolarów zwyż, już nie mówiąc jakbyście chcieli kupić bluzę na Statule Wolności, gdzie one kosztowały nawet po 60 dolarów, także naprawdę musicie sobie sami porównać ceny. Koszt pocztówki to tak około 10 centów, w niektórych tańsze niż miejscach, w Polsce są gdzie w ogóle, nie? 20 centów. Magnesy też były stosunkowo tanie, tym bardziej w zestawach na przykład 3 magnesy to chyba wychodziło 10 dolarów? 9 nawet. Wychodziło mniej niż po przeliczeniu, mniej niż 40 zł za 3 magnesy, gdzie w Polsce teraz magnesy są już dość drogie. Drogie, około 15 zł za sztukę. Dla nas pamiątką, dobrą pamiątką też jest po prostu przywiezienie sobie dobrych ziaren kawy z tamtejszych palarni, to też zrobiliśmy. Zdjęcie z Instaxa. I zdjęcia z Instaxa, także kawki też, jak chcecie kupić ziarna, w sklepach jest ich bardzo dużo, cenowo są różne. My przywieźliśmy jedną tanią kawę, jedną droższą. Za tą droższą daliśmy 17 dolarów, niby dużo, ale za dobre ziarno warto. Ja powiem, że planowałem sobie kupić pamiątkę i mi nie wyszło. Bo chciałem obraz jakiś mały, ale no nie pykło. Ja myślałam, że może kupiłabym sobie zawieszkę nową do Pandory, właśnie taką nowojorską, jednak ona była zdecydowanie za droga i zauważyłam, że za granicą te zawieszki do Pandory wychodzą zdecydowanie drożej niż właśnie te w Polsce, także panowie niestety... i panie, chcąc kupować w Pandorze, lepiej w polskiej instanie. I częściej są promocje. Dalej, ile kosztują zakupy spożywcze w Nowym Jorku? Jako tako nie możemy wypowiedzieć się na temat dużych zakupów, bo nie mieliśmy lodówki, więc my robiliśmy sobie zakupy każdego dnia wieczorem. Czyli coś jakieś powiedzmy na śniadanie i na taką kolację. Na taką kolację i plus woda. Wodę, bo wody piliśmy bardzo dużo, mniej więcej w ciągu dnia. Były to 3-4 butelki. No nie, 4 wypiliśmy, 3 na pewno. 3 na pewno, ale zawsze ta czwarta się kupowało, żeby było więcej, bo jednak woda to woda. Chyba się nawet zaczęło czasem, ale nie wypiło całej. No dokładnie, ale 3 to już spoko. W jednym momencie już kupiliśmy sobie płatki owsiane i potem dokupowaliśmy do nich jogurt, owocki i było w tym jakieś pieczywo. Także za takie zakupy, śniadanie, kolacja płaciliśmy około 20 do 23 dolarów. Zależy co się w nich znajdowało. Dla przykładu bajgle kosztują w pasce, bo nie pojedynczo kosztowały 3-4 dolary w zależności od miejsca, owocki w pudełku 4 dolary. Jak Adzi się spodobały jakieś batoniki, to nasz rachunek wzrastał? Wzrastał, nie ukrywam, że trochę ich popróbowałam, ale w niektórych miejscach wychodziły dobrze cenowo, w sensie nie przeliczaliśmy tego, bo było po $1.50, po 2 dolary, takie brałam, jak już były jakieś droższe, to starałam się ich raczej nie brać. Jogurty 99 centów. Najtańsze, ale są też wiadomo gdzieś tam dolar droższe. Z hakiem albo i 2 dolary. I my robiliśmy zakupy głównie w Trader Joe's i tam ceny są naprawdę chyba najbardziej w porządku, najbardziej nam się podobały, bo cena wody też była najniższa. W Wegmansie też są tanie rzeczy.
Tak, ale do Wegmansa na przykład są albo duże kolejki, albo w ogóle znajduje się na Brooklynie drugi, bo jeden jest na Manhattanie, jeden na Brooklynie, to ten na Brooklynie jest ogromny. No jak mieszkacie na Brooklynie, to warto się tam też wybierać. Tak. Czy chcielibyście zamieszkać w New York City? Nie. Ja bym chciała, to znaczy... ale na tak 3-4 miesiące, no. Na stałe się tam nie widzę, ale na taki dłuższy czas, żeby pochłonąć jeszcze trochę to miasto, to tak, i mam nadzieję, że to się wydarzy niedługo. W ten sposób to tak. Czy moglibyście po tym tygodniu wrócić, zabrać rzeczy, rzucić wszystko i wyjechać do Nowego Jorku? Da. Ja tak. Ja jestem gotowa teraz, jakby mi ktoś powiedział, że mi zapłaci. W sensie, sam przelot i na przykład miałabym tam pewną pracę, lecę, naprawdę lecę tam teraz w ciemno. No, ja też. Tutaj dostaliśmy pytanie, teraz z karty społeczność wyjątkowo, poprzednie były z Instagrama, od Małgorzaty Tomczak. Próbowaliście naszego hot doga z budki? Jeśli tak, czy smakowało? I to są pozdrowienia z Nowego Jorku. Próbowaliśmy hot doga od Bilego przy Central Parku, czyli taki bardzo, bardzo popularny hot dog. Z jednej takiej budki też gdzieś w centrum, także... tam zostaliśmy oskamowani strasznie na kasę. No i ja próbowałam wege hot doga w Grand Central. Co wam się podobało w Nowym Jorku, a co nie? Powiem, co nie podobało. No nie podobały mi się toalety, bo było dość brudno w większości miejsc. Fajnie, że był do nich dostęp, dobrze, że były darmowe, ale... Było brudno, dużo narkomanów. No, zapachy w Nowym Jorku też są dość specyficzne, szczególnie na początku, jak czujecie te kanalizacje. Z metra bardzo śmierdzi. Do tego można przywyknąć, bo to nie jest tak, że cały czas. Po prostu czasem są takie powiewy, że niemiło. Ale ogólnie to nie ma jakichś wielu takich rzeczy. Co nam się podobało, to w sumie już odpowiedzieliśmy chyba przy tym, jak odpowiedzieliśmy, co nas zaskoczyło. Która z rzeczy, którą jedliście, była najlepsza? Lepsza. Ja mam swoje typy, Ada ma trochę inne, chociaż... Ale oboje jeden mamy ten sam. Tak, zgadzamy się przy Dumbo pizzy. Dumbo pizzy, myślałem, że przy kanapkach. Ty. I przy kanapkach. No Dumbo pizza i najzwyklejsza, najprostsza kanapka, czyli jajko, ser. To było tak, mega dobre. Tylko takie na ciepło, nie? Że... Panowie wam w sklepach podgrzewają i dostajecie fajną kanapkę. Albo było, albo będzie na filmie. Czy chcielibyście wrócić do Nowego Jorku jeszcze kiedyś, a może kiedyś tam zamieszkać, więc to chcemy. Tak. I tak naprawdę to chcielibyśmy docelowo jeszcze wybrać się tam dwa razy. Nie będziemy teraz mówić więcej, ale dwa wyjazdy są w planach. Minimum. No minimum. Miejmy nadzieję, że ten jeden naprawdę uda się na nieco dłużej. Co warto spróbować? Mrożony jogurt. Ja nie rozumiem, dlaczego w Polsce mrożony jogurt jest tak mało popularny, dlatego próbujcie mrożonego jogurtu. Jak dodawaliśmy na stories, to dostawaliśmy kilkanaście pytań, co to jest mrożony jogurt, jak on smakuje, czy bardziej jak lody, czy bardziej jak jogurt. Tego trzeba spróbować. Mrożony jogurt to jest złoto. Kocham lody, ale mrożony jogurt jest ponadto. Ale ja spróbuję to opisać, to troszeczkę jak lody świderki w konsystencji oczywiście, a w smaku trochę minimalnie jakby jogurt, właśnie bo jest delikatnie kwaskowy. No ale słodziutkie, także też zależy, bo Nowy Jork to już jest takie miejsce, one są słodzone najczęściej. Dosładzane czymś, ale to zależy czym, bo dużo jest jednak bez cukru. No tak, tak, tylko mówię, że nie są typowo jogurt. Tak, nie jest to zwykły jogurt naturalny, jak niektórym by się mogło wydawać, ale w Nowym Jorku jest bardzo dużo miejsc, gdzie są te jogurty jednak smakowe. Mhm. Mac and cheese w Nowym Jorku, próbujcie mac and cheese'u takiego właśnie w Ameryce po prostu. To nie musi być nawet Nowy Jork, ale w Ameryce. A ja powiem tak, próbujcie wszystkiego, co jedzą Nowojorczycy. Jak widzicie, że gdzieś idą pracownicy z budowy albo policja, to wiecie, możecie być pewni, że tam jest smacznie i relatywnie tanio. Warto też spróbować sobie rice rollsów, które jeszcze nie są jako tako popularne w Polsce. Nawet bym powiedział, że chyba się nie zdarzają za bardzo. Czy jest drogo? To wszystko zależy, bo nocleg na Manhattanie, tak, jest drogi, jedzenie w sklepach dla nas, jak to przeliczacie, to tak, jest drogo. Jak myślicie sobie o zwykłych Nowojorczykach, którzy tam żyją, którzy zarabiają. Dla nich jest tanio, bo jak sprawdzałem, to Nowojorczycy zarabiają mniej więcej tyle samo, co my, tylko że w dolarach. I potem myślicie sobie, ile Nowojorczyk ze swojej wypłaty musi wydać na konkretną rzecz, a ile my. I wydaje się, że, przynajmniej nam się wydaje, że jednak Nowojorczycy mają taniej, a zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie, a w sklepach troszeczkę też, w zależności od produktów. Najgorsze, co zjedliście, to dla mnie najgorsze, bo po prostu się na tym zawiodłam, była pizza z karczochem, była to pizza, która była mocno polecana, ona była bardzo tłusta, bardzo gruba i no...
Zabieram się na niej. Ja powiem o makaronie z Chelsea Market, ale to też zobaczycie na filmie, nie będę się teraz rozwodził, po prostu to najmniej smakowało. Jakie ceny są w sklepach? To w sumie powiedzieliśmy troszeczkę opowiadając. Mhm. Pilnujcie się, jak kupujecie wody, są miejsca, gdzie kupicie za 79 centów, a są miejsca, gdzie kupicie za niecałe 4 dolary. Nie kupujcie w 7-Eleven. To było na filmie, ale ja to jeszcze raz powiem. Nie kupujcie w 7-Eleven, chyba że naprawdę jest późno w nocy i musicie coś kupić, bo to one są otwarte bardzo długo, albo nawet 24, nie wiem. Mm-hmm. To jest sklep ratunkowy, ale jak macie jakikolwiek inny sklep, to tam kupicie taniej niż w 7-Eleven. I jeszcze taka rzecz, jak są takie sklepy, w których właśnie panowie robią na przykład kanapki, czy tam jakieś śniadania i najczęściej tam są też jakieś napoje, słodycze, to w tych sklepach zazwyczaj te ceny są, powiedzmy, okej, okay, są wyższe niż w takim Trader Joe's. Czy... Tak, ale są całkowicie znośne. Czy jest to kraj tylko dla bogatych, czy bardzo widać biedę? I jest to według mnie takie... Tu tego pytania nie do końca da się odpowiedzieć na nie w ten sposób, jak chce pytający. Ogólnie to ja bym to pytanie tak jakby rozłożyła na dwa czynniki. Przeważającą ilość osób, jakie się widzi, to przynajmniej z wyglądu wyglądają na klasę średnią. Po prostu zwykli rodzice zaprowadzający dzieci do szkoły, odprowadzający na przystanek, zwykli ludzie idący do pracy, do korpo, ubrani po prostu tak, jak się chodzi do korpo, według swojego własnego dress code'u. Dużo pracowników fizycznych, no ale przecież to nie są ludzie biedni, po prostu mają pracę fizyczną. Tak jak mówiliśmy, bezdomnych tam praktycznie nie widać. Takich, o dziwo, jest mniej niż się spodziewaliśmy. Tak, takich naprawdę biednych to dużo nie widać, a takich bardzo bogatych, jakichś furami, co wypasionymi jeżdżą, to trochę ich tam widać, gdzieś te fury, też jest, ale... sporo. Ogólnie więcej bogatych znajdziesz w LA niż w Nowym Jorku, tak ci powiem. Myślisz? No, oczywiście, LA jest dla bogatych. Podobno, nie wiem, nie byliśmy nigdy, także ja się nie wypowiadam w takim temacie. Uważam, że jest po prostu dużo takich średniej klasy ludzi. Czy bardzo widać biedę? No właśnie nie widać jakoś bardzo tej biedy, bo tych bezdomnych jest mało. Chciałam wrócić do tego, co nam się nie podobało. Akurat nie podobało nam się to przy tym, w jakim miejscu mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy przy Canal Street i tam południami rozkładali się... Bazarki się rozkładały. Handlowali torebkami z... Louis Vuitton, które oczywiście miały inną nazwę, podróbki typowe, podrobione logo, no i to było bardzo uciążliwe, dużo osób wszystko się tam zatrzymywało. Na kocyku, jak podjeżdżała policja. Oni mieli zasadę, że raczej tak około 17 się już zwijali stamtąd, bo wiedzieli, że to jest godzina, w której zwiększy się ruch, mm-hmm. gdzie będzie więcej kontroli i oni już tam nie pohandlują za bardzo, bo zaraz ktoś ich po prostu zawinie, także to też było takie średnie. Ja myślę, że dużo naszych wrażeń zobaczycie po prostu w filmach, tak. Że tutaj odpowiedzieliśmy wam na to, o co jeszcze zapytaliście. Jeśli macie pytania prywatne, to oczywiście piszcie śmiało, my wam będziemy odpowiadać. Jeśli coś jeszcze chcecie wiedzieć, możecie sobie też pisać w komentarzach, na to też odpowiadamy. Ale w tym Q&A to już chyba na tyle. Zwłaszcza, że bateria się przegrzewa. Mhm. Więc tradycyjnie, jeżeli wam się spodobał, chcecie więcej, macie więcej pytań, zostawiajcie lajki, komentarze, subskrypcje z dzwoneczkiem, wpadajcie na social media, Instagrama, TikToka, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć! Bye!